Clean is good, sanitized is better. Dzień dobry. Ja generalnie chciałbym pogratulować drużynie Stychów. Zagrali solidne spotkanie na dobrym procencie. Co do naszej gry, no na pewno na ten moment nie jest zadowalająca. Widać jakąś powoli frustrację z naszych błędów. Zagraliśmy na słabym procencie, pomimo że wygraliśmy deskę. Ciężki mecz. Myślę, że na treningach na pewno coś zrobimy, żeby to poprawić. I chcę powiedzieć, że ta drużyna jeszcze coś osiągnie i na spokojnie myślę, że tyle. Gratulacje dla gospodarzy. Zagrali naprawdę dobre spotkanie. Fajnie, że Szymon Walski się otworzył, odblokował. Póki co miał średni sezon. Z naszej strony dla mnie podstawowe rzeczy. Pierwsza, brak walki, podjęcia walki fizycznej. Zostaliśmy wypchnięci, zdominowani fizycznie, wypchani z zasłon, wypchani spod kosza. Nie odpowiedzieliśmy tym samym, a powinniśmy. No i druga rzecz, nie trafiamy do kosza. Tutaj jest na pewno problem. Spróbujemy go zdiagnozować i sprawić, żeby w przyszłości wyglądało to lepiej, bo tak jak się powiedział, ta drużyna na pewno potrafi grać, a tym bardziej, że już to wcześniej pokazała we wcześniejszych meczach. Także pracujemy dalej i wierzę w to, że wrócimy na ścieżkę zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, bo przed nami 2 tygodnie tak naprawdę tylko pracy, skupienia się na tym, co nam gdzieś tam szwankuje, do rzeczy do poprawy, więc fajnie wejść w ten mikrocykl zwycięsko, bo gdzieś tam to również buduje. A co do meczu, myślę, że pierwsza połowa gdzieś tam, okej, wygrywaliśmy, ale nie szło po naszej myśli, nie wykorzystywaliśmy założeń, które gdzieś tam sobie założyliśmy przed meczem na treningu. W przerwie powiedzieliśmy sobie, że to nie jest nasza gra, gdzieś tam staraliśmy się wyciągnąć na szybko wnioski i myślę, że druga połowa mogła się podobać nie tylko kibicom, ale również tutaj sztabu trenerskiemu, bo staraliśmy się wykonywać te założenia. Wiadomo, nie było perfekcyjnie. Na analizę meczu jeszcze przyjdzie czas, natomiast wydaje mi się, że jakość była dużo większa niż w pierwszej połowie. Cieszy fakt, że zaliczyliśmy aż 30 asyst. To pokazuje, że w naszym zespole drzemie duży potencjał. Uważam, że w dalszym ciągu nie jest do końca wykorzystany i potrafimy grać lepiej i będziemy grać lepiej. Natomiast 30 asyst pokazuje, że u nas tak naprawdę liderem w danym dniu może być każdy. Może być osoba, która w poprzednim meczu grała 0 minut, a w tym grała 30 i pokazała, że potrafi. Więc to cieszy. Tak samo cieszy to, że w dniu dzisiejszym chyba każdy zdobył punkty, oprócz Barzeja, który również miał szansę, ale gdzieś tam na niego jeszcze przyjdzie czas. Dziękuję. Dobry wieczór. Michał tutaj pokazał, że lubi dużo mówić, więc chyba wyczerpał już temat. Ciężko coś tutaj dodać. Ze wszystkim się zgodzę. Na pewno gratuluję swojemu zespołowi cennego zwycięstwa, bo myślę, że to Opole nam nie leżało w ostatnich latach i nawet u siebie przegrywaliśmy te mecze. No tak jak Michał powiedział, zapewne pierwsza połowa dużo do poprawy, jeżeli chodzi o defensywę i myślę, że to jest ten element, nad którym musimy pracować każdego dnia, a przede wszystkim teraz w tej przerwie. Ten trening jest temu młodemu zespołowi na pewno bardzo potrzebny. Cieszy postawa w drugiej połowie, zachowanie intensywności gry, cieszy lepsza defensywa, cieszy to, że zatrzymaliśmy tych najgroźniejszych zawodników na bardzo słabej skuteczności, to znaczy, że mocno im przeszkadzaliśmy w drugiej połowie. Patrzę tutaj Kobel 2-12, Półkotycki 2-10, Rzutkowski 2-10, także myślę, że to też wynikało z naszej mocnej defensywy w drugiej połowie. Oczywiście pierwsza połowa dużo pozostawia do życzenia. Nie chcemy grać meczy na przepchanie, chcemy być intensywnym zespołem w defensywie i to pokazaliśmy w drugiej połowie. Bardzo się cieszę, że zaliczyliśmy serię 3 zwycięstw, ale pamiętajmy, że sezon to nie jest sprint, a maraton i przed nami bardzo dużo pracy, dlatego nie możemy chodzić zbyt wysoko podniesioną głową, bo liga jest długa i bardzo, bardzo nieprzewidywalna. Dziękuję jeszcze raz Politechnice Opolskiej za mecz, kibicom za liczne stawienie się dzisiaj na meczu i za wspaniały doping. No i co, liczymy na więcej. Dziękuję.